kuglarstwo jest dla mnie takim wspaniałym połączeniem tańca, akrobatyki, sztuki manipulacji przedmiotami i wielu, wielu innych rzeczy. Kiedyś zobaczyłem jakiegoś wariata, który to robił i uznałem, że tak, chcę to robić. A dlaczego to robię? Ponieważ w pewnym momencie w życiu byłem zwykłym studentem, tam Politechnika, takie tam bajery i uznałem, że jednak cyrk, łamanie pewnych granic ludzkich możliwości, że chciałem spróbować i powoli staram się te granice w samym sobie też przesuwać, zadziwiając nieraz siebie, a przy okazji kogoś, tak jak tu dzisiaj, tak, w amfiteatrze w Ostródzie. W akrobatyce partnerskiej, partnerowej, w partnerowaniach akrobatycznych różne są nazwy. Zaufanie to jest podstawa, stąd też generalnie osoby zajmujące się akrobatyką partnerską są to albo rodzeństwa, albo pary. Praktycznie innej opcji nie ma, ponieważ to jest tyle czasu spędzonego razem na próbach i takie zaufanie, a jak się mówi, w związku ponoć najtrudniejsze jest to zaufanie, więc jak już się to zaufanie wzajemne zdobędzie na treningach, no to potem jest już z górki w zasadzie. A w Ostródzie jestem, ponieważ przyjechałam tutaj na festiwal, jak to się teraz nazywa? Festiwal Ognia i Kuglarstwa. Festiwal Ognia i Kuglarstwa, ponieważ w tym roku zmieniła się nazwa. I no jestem tutaj, ponieważ zostałam zaproszona na galę, ale gdybym nie była zaproszona, to i tak bym przyjechała, bo to cudowny festiwal, który współtworzą wspaniali ludzie. I on jest takim miejscem wymiany myśli, wymiany nauki wzajemnej, miejscem inspiracji bardzo dużej. Można zobaczyć świetne pokazy. Dzisiaj miałem dużą scenę, była fajną, no oprócz tego, że trochę za śliska na ten mój rekwizyt, niestety to jest wymagające urządzenie, że tak powiem. Podłoga fajna, duża, śliska, dałem radę. Gdzie ćwiczę? Hale sportowe, ale także jestem absolwentem Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Warszawie. Obecnie wróciła do korzeni, czyli do Julinka, gdzie przez 4 lata uczyłem się między innymi akrobatyki w kole, która była moją specjalizacją, ale także innych rzeczy ogólnocyrkowych, ogólnokuglarskich, tak jak podstawy gimnastyki, akrobatyki, tańca, pantomimy, żonglerki, ekwilibrystyka. Wiem, teraz wszyscy pytają, co to jest ekwilibrystyka. Ekwilibrystyka jest to wszystko, co jest związane z balansem, czyli czasami niektórzy widzą kolesia jadącym na jednym kółku. To już jest balans, to jest część ekwilibrystyki. Trzymanie czegoś na, załóżmy, czole, balansowanie tym, też jest to część ekwilibrystyki, czyli wszystko związane z balansem. Jeszcze jak na ten czas środowisko cyrkowo-kuglarskie w Polsce jest jeszcze środowiskiem bardzo małym. To jest tak naprawdę do kupy parę tysięcy osób, które spotyka się na takich festiwalach jak tutaj na przykład w Ostródzie co roku. Jest takich festiwali w tej chwili w Polsce około 5 w wakacje? Coś koło tego będzie. Może parę więcej i tych ludzi się spotyka tak naprawdę na 3 dni.
na festiwal, potem za tydzień znowu na 3 dni bardzo intensywnego treningu, wspólnych działań. I to naprawdę jest taka kreatywna przyjaźń między nami wszystkimi, że rewelacja. Ja najpierw pokochałem to środowisko, potem dopiero pokochałem cyrk tak naprawdę. A ja bym chciał pozdrowić również wszystkich artystów i wszystkich kuglarzy i cyrkowców, aktorów cyrkowych, akrobatów, tak, rodziców tych wszystkich biednych dzieci, które się tym zajmują. No, te też pozdrawiam. Ćwiczcie, fajna zabawa, fajni ludzie. Mega. Mega. No, mega. Mega. Bardzo dużą rolę odgrywa w tym. Przepraszam. Paruwa, albo się wypowiadasz, albo znikaj. Jeszcze raz.